Radni miejscy zapoznali się z projektem budżetu dla Leszna na 2024 rok. Nie mają zmienić lokalne podatki, w tym podatki od nieruchomości. Więcej wydatków miasto poniesie na subwencję oświatową, wzrost minimalnych wynagrodzeń i oczywiście z racji inflacji. Zaplanowane dochody miasta to 538 949 29 zł i 23 grosze. Wydatki to 540 25 71 848 zł i 45 groszy. Deficyt budżetu ma wynieść 6 122 819 złotych i 22 grosze. Wśród planowanych zadań inwestycyjnych znalazły się przebudowa ulicy Wolińskiej, szybowników fragment niezwiązany z DK 12, modernizację w schronisku dla bezdomnych, rozbudowa drugiego liceum, a także przygotowanie do inwestycji związanych z przebudową ulic Racławickiej, Dożynkowej, Łowieckiej, Królowej Jadwigi, Wróblewskiego, Krótkiej, a także utwardzonej nawierzchni wokół zbiornika w Zaborowie. W planach jest także budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Norwida czy modernizacja oświetlenia ulicznego.